Dzień dobry. Witam się i witam Was, Krzysztof Sylwanowicz. Pozdrawiam. Życzę wszystkiego najlepszego. Chciałem dzisiaj zapamiętać taką myśl. Leżałem dzisiaj, tak zastanawiam się, jak można pracować przy kocie w domu. Jak się ma kota albo kotkę, to kotka zaraz jest i zaraz jak się człowiek odezwie, to w tym momencie, no, jak gdyby jest albo na kolanach, albo po klawiaturze chodzi. W każdym razie jest zazdrosna o każde słowo i bardzo się boi słów, więc w związku z tym wszystkie słowa jej przeszkadzają. I jeżeli człowiek umilknie, to wtedy ona może spokojnie spać. A jeżeli cokolwiek mówi, to nie może spać. No, kto lubi, jak mu przeszkadzają w śnie? W tym momencie już kotka cały czas śpi. W związku z tym cały czas nie można nic powiedzieć. A tak sobie myślę, jakbym mógł cokolwiek zrobić, żeby kotce nie przeszkadzać. Ach, jak siedzę, to mogę oddychać. No, wprawdzie gorzej niż na stojąco, no ale nie stać mnie na to, żeby stać, żeby pracować na stojąco. Więc w związku z tym, jeżeli mnie nie stać na pracę na stojąco, no to jest to już duży, duży problem. Były takie stołeczki, takie chińskie czy japońskie do klęczenia i do pracy z prostym kręgosłupem i w pozycji sklęczącej. No, tylko że chyba się nie sprawdziły, albo jakoś niewygodne, albo zbyt męczące, albo po prostu, no, trzeba całe ciało rozluźnić, żeby umysł mógł pracować swobodnie. I dlatego pomyślałem sobie, że kiedy leżę, to wtedy mi kotka nie przeszkadza. No, nawet jak przeszkadza, czasami przyjdzie, połasi się, potem pójdzie gdzieś dalej. Natomiast ja sobie leżę, czekam w milczeniu, nie muszę bardzo dużo mówić i w związku z tym nie muszę wymieniać dużej ilości powietrza na gorsze, bo wyssałem z niego tlen. To w tym momencie, jak leżę, to jakbym mógł, no, pozwolić pracować umysłowi, myślom, bo myśli biegną i chciałbym coś zanotować, chciałbym coś wymyślić, chciałbym coś zrobić, chciałbym coś się, że tak powiem, przyczynić do jakiegoś swojego toku rozumowania, który robię, który w tej chwili myślę, o którym w tej chwili myślę, o którym rozmyślam za czasów siedzenia, bo nie chcę mi się oglądać filmików innych ludzi za bardzo. No, czasami oglądam, jak nie mam co robić. Już mi się nudzą oglądanie moich filmików i chciałbym nakręcić następny. No to niestety, jak leżę, nie mogę nakręcać następnego filmiku. A jak nie mogę nakręcać filmiku, no to w tym momencie zająłbym się właśnie tym tak zwanym kalkulatorem obiektowym, czyli jakimś tam swoim projektem, który wymyśliłem i który zamierzam kontynuować mimo wszelkich przeszkód, na które ciągle natrafiam, ale ciągle zmierzam do przodu, powolutku, małymi kroczkami. Ciągle idzie do przodu. W tym momencie pomyślałem sobie, że jaki sprzęt byłby mi potrzebny. Oczywiście nie myślę nawet, że kiedykolwiek go będę miał, że kiedykolwiek wymyśli i będzie chciał go mieć. Natomiast na pewno, jak gdyby był, to by się każdemu przydał, więc w związku z tym można pomyśleć, czy coś takiego można sobie zorganizować. Leżę sobie spokojnie, kotka sobie chodzi koło mnie albo idzie spać. W każdym razie ja leżę cały czas i w tym momencie przydałoby mi się, żeby komputer, który mogę należąco włączyć, no jeszcze to by się dało zrobić, bo wystarczy postawić w takiej odległości od legowiska, żebym mógł do niego sięgnąć i go włączyć. Tylko że jak go włączę, to tak naprawdę trzeba by, żeby się od razu włączył projektor obrazu komputerowego na sufit. Wtedy widziałbym na suficie dosyć duże, wyraźne, no, że dalekowicem jestem i zawsze byłem, i w związku z tym zawsze potrzebowałem okularów plusowych, plus
puls 1,5 plus 3,5, w zależności od tego, czy patrzę blisko, czy patrzę daleko, to w tym momencie, jeżeli patrzę daleko, to nie mam żadnych okularów. Bo kiedy leżę, to nie mam żadnych okularów. No jak śpię, to nie mam okularów w pobliżu, bo bym mógł je zniszczyć, mógłbym je połamać, albo ja, albo ktośkolwiek inny, kto chodzi po pomieszczeniu, więc w związku z tym, jak leżę, to bez okularów mógłbym patrzeć na obraz na suficie. Oczywiście ten obraz byłby dostatecznie duży, żeby był wyraźny i w tym momencie tylko jaką ja mógłbym mieć z nim komunikację. No powiedzmy, że klawiaturę ekranową mam wyświetloną na monitorze, więc w związku z tym no, ten obraz monitorowy można wyświetlić w projektorze na suficie. Wyświetlony na suficie obraz monitora komputerowego z klawiaturą ekranową. I w tym momencie w jaki sposób ja mógłbym sięgnąć sufitu i tej klawiatury ekranowej, żeby leżąc móc sobie coś pisać w jakiś sensowny sposób, który jest dla mnie możliwy do wykonania. No to, że pomyślałem sobie o tym piórze świetlnym, takim, którym się wskakusuje, wskaźniku takim, są takie wskaźniki do pomiaru odległości, różne laserowe wskaźniki. Więc takim laserowym wskaźnikiem można wskazać miejsce na suficie. Tylko tyle, gdzie ja bym miał mieć ten wskaźnik laserowy. No nie będę się wyrażał, ale oczywiście jeżeli nie mogę go utrzymać rękami, bo ręce mam przykryte kołdrą, leżę spokojnie i, że tak powiem, patrzę tylko w sufit, gdzie widzę obraz tej klawiatury ekranowej wyświetlonej na monitorze, który jest wyświetlony na suficie, to w tym momencie, żeby wskazać takie miejsce na suficie, które odpowiada klawiszowi klawiatury ekranowej, to w tym momencie trzeba by, żebym taki wskaźnik laserowy miał przypięty do takiej latarki czołowej. Są takie latarki czołowe, jak się wchodzi do jaskini na przykład, to ma się na czole tak jak ja w tej chwili mam okulary, no to zamiast tych okularów jednych i drugich, to musiałbym mieć na czole założoną taki wskaźnik laserowy, który wskazywałby miejsce na suficie, w którym znajduje się wyświetlony obraz klawisza, czy tam przycisku. Ale do pisania, czy do zatwierdzania entery, escape i tak dalej. Tylko tyle, że nie wiem, w jaki sposób one by miały być zczytywane z tej klawiatury wyświetlonej na suficie. I w jaki sposób mogłaby ta klawiatura wyświetlona na suficie odbierać ten wskaźnik laserowy i jak gdyby go wyczuwać, że zmienia się natężenie oświetlenia chociażby. Bo to jak gdyby mógłby wskazywać tak lekko, żebym mógł wybrać, który klawisz, albo mógłby tam zaświecić impulsowo, czy mocniej, gdy go naciskam, gdy go przyciskam i w związku z tym, gdy go wybieram. W tym momencie jakby spowodować, żeby ta klawiatura wyświetlona na suficie no, odbierała jak gdyby te moje przyciśnięcia, laserowe przyciśnięcia danego klawisza. Muszę się nad tym zastanowić. Myślę, że to się da zrobić, tylko że trzeba jakoś pokombinować, bo no, musi to być bardzo ekonomiczne rozwiązanie. I takie ekonomiczne rozwiązanie, że na pewno bardzo proste i bardzo takie wymagające pomyślenia właśnie. Pomyślenia przez wielu ludzi, projektantów, bardzo konstruktorów nowej rzeczywistości. Bo
ponieważ należąco też będzie potrzebny komputer, klawiatura, obsługa należąco, taka dla inwalidów, dla niepełnosprawnych, dla disabled. Bo oni też ciągle myślą i ciągle chcieliby coś zrobić takiego konstruktywnego po prostu. Zapisać na przykład swoje myśli, chociażby to było pisanie książek, to należąco też można pisać książki albo wypowiadać jakieś zdania, no, które gdyby trudno jest wypowiedzieć w inny sposób niż pisemnie, bo wszyscy śpią, bo cisza, bo wszyscy przeszkadzają, bo kotka chodzi, bo kot chodzi, bo pies, nieważne kto. W każdym razie trzeba coś zrobić, żeby udało się przelać myśli na papier, nie powodując komplikacji wszystkim otaczającym istotom, czyli ani ptakom w parku, które od razu idą, robią kupę na głowę, jak jest za głośno, a kotka już się denerwuje i zaraz wszystko spada, bo już idzie. No więc w związku z tym już kończę, bo mi się zaczyna włączać ekran i coś tu mi zmienia, pozmienia mi w konfiguracji. No to dziękuję bardzo, do zobaczenia. To mówiłem ja, Krzysztof Srywanowicz. Polecam się na przyszłość, pa.